przybyli do nas goście, panowie, których wszyscy mniej lub bardziej znają, jednych bardziej, drugich nie. W związku z tym pozwolę sobie przedstawić trener odnowy biologicznej, tak to się ładnie nazywa, pan Piotr Brolat, kierownik drużyny, pan Hubert Hejman, no i dwaj panowie, czyli w sumie najważniejsi, czyli koszykarze Anwilu, Bartek Wołoszyn i Michał Białic. Panowie, fajnie, że brązowi medaliści Mistrzostw Polski przyjechali do nas, przyjęli nasze zaproszenie. Kilka lat temu jeszcze mistrzowski skład do nas przyjechał, w tej chwili długo czekaliśmy, ale w końcu się doczekaliśmy. Od 5 lat pracuję w Anwilu Włocławek. Po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach miałem okazję współpracować z Robertem Korzeniowskim, zdobyć kilka medali z tym człowiekiem na różnych imprezach międzynarodowych. W Anwilu praca dość ciekawa. Większość tego czasu, jaki tutaj we Włocławku spędzam, to bardzo miła rzecz, czas, który był okraszony medalami. Może 2 ostatnie sezony dość słabsze, ale jednak większość tego czasu, czyli 3-krotnie medale, szkoda, że nie złoty, do których jestem przyzwyczajony, ale jednak ta dyscyplina jest dość trudną dyscypliną, a mam nadzieję, że te złote czasy dla tego klubu jeszcze przyjdą, bo pomimo tych 2 srebrnych, które miałem okazję zdobyć z zespołem i tego ostatniego brązowego, i to mówię bez żadnej tutaj jakiejś kurtuazji specjalnej, ten brązowy medal jest naprawdę dla tych chłopaków medalem złotym. Sami wiecie, ci, którzy się interesowali koszykówką, którzy są naszymi kibicami, wiecie, jakie mieliśmy problemy. Ci chłopcy dali naprawdę z siebie wszystko, a ja uważam, że nawet więcej niż wszystko. Ja nie miałem takiej możliwości, jak Piotr, pracować z olimpijczykami. Przyszedłem do klubu, pracując wcześniej w szkole, ale także komentowałem mecze w Radiu Gra. Tak mnie wypatrzył prezes razem z dyrektorem klubu po odejściu Arka Krygiera do Turowa. Dostałem propozycję pracy. No i co, rola kierownika to praktycznie bycie na telefonie, na telefonie z chłopakami. Oni są tutaj samowystarczalni. Wiadomo, że Polacy są w stanie sami o swoje potrzeby zadbać, natomiast Amerykanie, Jugole, oni muszą mieć kogoś, kto o każdej godzinie może im pomóc, czy wysiądzie światło, czy jakieś cieknące krany, wtedy telefon do mnie i ja tam uruchamiam już specjalne osoby, żeby im pomóc. Oprócz tego oczywiście na wyjazdach to ja kładę chłopaków do pokojów, kto z kim, to albo decyzja trenera, albo też moja, tak jak oni mają swoje sympatie, czy to narodowościowe, Amerykanie wolą być ze sobą, chociaż też jakieś przyjaźnie myślę, że zawarli, także w tym sezonie Tommy Adams już chyba był z każdym z młodych, ale przez to, że całą noc nawijał, śpiewał sobie i nikt nie mógł z nim spać, ostatni wyjazd już był sam w jedynce, także taka moja rola. Cieszę się, bo to był mój pierwszy medal w tym sezonie, także myślałem, że to ja już przynoszę pecha tej drużynie. Teraz może już być tylko lepiej. Chociaż miałem już super puchar, no ale w domu nie ma żadnej pamiątki z tego super pucharu i Pucharu Polski medal będzie gdzieś tam oprawiony w ramę. Także bardzo się z tego cieszę. Nazywam się Bartek Wołoszyn. Już 4. sezon jestem w Anwilu. Pochodzę ze Stalowej Woli, z której jest Romek Prawica. Wszyscy tego na pewno dobrze znają. No jeszcze z Nobilesu, tak, w ostatnich czasów. Wcześniej, przed Anwilem, byłem w takiej szkole sportowej, koszykarskiej, nazywa się SMS. Już teraz tego nie ma. Potem właśnie jeszcze trener Ulep wypatrzył mnie i mnie zaprosił tutaj na przygotowania. Jakoś wpadłem w jego oko, podpisali ze mną właśnie kontrakt. Miałem przyjemność grać w kadrze Polski od młodzika poprzez młodzieżowca. Byłem 2 lata temu na Mistrzostwach Europy z pierwszą reprezentacją. No i wiadomo, że poza koszykówką też trochę uczę się w Wrocławku i to wszystko. Ja nazywam się Michał Gadnicki,
z klubem z Wrocławka związany jestem 5 lat. Z tego 2 lata byłem wypożyczony do Inowrocławia. Tam grałem w Sportie Inodawnej Noteci. Udało się awansować i ja jestem takim szczęściarzem i tym się szczycę i chwalę, że w każdy rok mojego pobytu we Wrocławku walczyliśmy medal. Były to 2 srebrne medale, raz medal brązowy. Razem z kolegą podchodzimy z tego samego miasta, z tej samej ulicy. I ja szedłem jego drogą, można tak powiedzieć, bo jestem rok młodszy i rok później poszedłem do tej samej szkoły mistrzostwa sportowego. I stamtąd też trafiłem do Wrocławka. No, patrzcie teraz, no, Micha, coś się nauczycie, no. No tak. A jeszcze by się nauczyli. Pozdrawiamy skazanych z Zakładu Karnego w Wrocławku, Michał Kamiński, Bartek Włoszech, Adrian Wrocławek.